Jednak postanowiłem ten odcinek nagrać właśnie z moim głosem, ponieważ no tak myślę, że będzie w sumie lepiej, a jak będziemy orać, to wtedy się po prostu wyłączy muzyka i koniec. Więc to dzisiaj taka akcja dosyć nietypowa, ale też musimy ją zrobić, ponieważ będziemy zbierać. Wiem, że to może... Fuck, skupiłem wiadro. Wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale zbieramy słomę wiadrem. Tak, cyk. Patrzcie, rzut wiadrem, cyk, łapiemy. Op. Oh, fuck. Pa, ale to wiadro jest dziwne. Dziwnie nim się operuje. Bo trzeba scrollem przycisnąć scrolla i sobie obracać. W ogóle nagrywam drugi raz już ten odcinek. Gdyż, ponieważ w tamtym odcinku... po prostu się zrąbało. No w sumie nic się nie zrąbało, ale musiałem jeszcze raz nagrać. Bo nie... No jest... Nie no, to będzie długa część, więc... Więc pozdro. Dobra. Miejmy nadzieję, że w ogóle się na wóz wsypuje, a nie poza wóz. No na szczęście, mieliśmy rację. Dobra, wiecie co? Jak coś, to ja będę tak to po prostu zbierał, bo... Naprawdę. Więcej to mnie kosztów pożre, niż ja to pozbieram. Ale nie no, naprawdę dużo to mieści, bo to pół tony to wiadro mieści. 500 kilo, więc no. Więc pozdro. Czekajcie, trzeba na to dać. W ogóle dziwna akcja, wiadrem sobie zbieram słomę. Można? Można. Czekaj, to tak sobie obrócimy trochę. To. W ogóle ten odcinek nagrywam też na zaś, więc... Nie wiem, kiedy go zobaczycie. Dobra, tutaj sobie ustawimy to wiaderko. O, cyk, podjedziemy 30. Jeszcze chciałem wam właśnie powiedzieć, że jeśli chcecie kolejny odcinek z tej oto serii Rolmaszowo Village, no to zostawcie 20 łapy w górę. Aha, bo oczywiście się nie przywitałem, no oczywiście z tej strony Serbix. Witam was na serii Rolmaszowo Village. Odcinek to będzie 4. O kurde. Także co, jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, to gdzieś powinien się w karcie wyświetlać. Chyba. Jak zrobię? Szkere. Dawaj. Cypaj, mordo. Zaraz w ogóle... Uj, jak wystrzeliło to. Ej, no nie, no bez kitu. Zebrało wiadro. Tylko wystrzeliło, już zebrało wiadro, nie? Cyk. Ja nie mogę. Dobra, bo tak chodzi po prostu i zbierał. Jak zimioki. Och, kurde. Dobra. Syk. Czyli jakby tak cztery wiadra się tutaj mieszczą, ten wóz. Chyba, że to wiadro ma gdzieś trochę mniej kilo. Nie wiem, muszę zobaczyć w sumie. Aha, nie ma tego. Nie ma pokazane, ile ten, ile jest, się mieści. Niestety, więc zostawimy to wiadro i pojedziemy to kiprować. Więc to jedziemy sobie z wiadrem. Pojedziemy naokoło, żeby nie jechać tutaj sąsiada polem. I ogólnie, jak widzicie, wyłączyłem sobie tą modyfikację na zakopywanie się, bo to była porażka. Po polu się jechało jakieś 4 na godzinę, więc no to było takie dosyć uporne. Po prostu oznaczyłem sobie tą modyfikację i tyle. Jest fajna, ale jak się gra na multiplayer, bo wiecie, tutaj wiadę, zakopię się, no i co? Jak ja mam go sam wyciągnąć? A tak...
tak nam multiplayer. Wiecie, do kab... Nie, myślałem, że do kabiny się włożyć, ale... No co? No i wiecie, no oczywiście na różnych seriach jeszcze będę wykorzystywał tą modyfikację. Ale wiecie. Pieta jak jest. Więc to wywalimy sobie tam z tyłu gdzieś na farmą. Czy to się nie da? No. Fajnie wiedzieć. Tutaj będzie spoko. No nie aż tutaj, no bez kitu. Ej, dlaczego nie sypię? Pani. Dobra, jestem z powrotem. Trochę będzie lipa z tą słomą, więc tak szczerze wam powiem, że nie spodziewałem się, że będzie taka lipa. Fuck, no. Nie mogę się przyzwyczaić, bo pierwszy raz w sumie tego wiadra używam, więc tak średnio mi powiedział. Ale na pewno to tak lepsze. Na pewno lepsze niż kurde zbieranie. Kurde, nie wiadomo czym. O. Może to pozbieraj, bo tutaj tak. Tak średnio to leży. Sobie to zrzucimy. No to wiecie, w sumie specjalnie tylko dla... To jest dla świń. No i krów po części, jak będziemy mieć krowy. Albo tak to to... O kurde mać. Dobra. Nie będę tego ustawiał, bo... Nie umiem. To jest łatwe do opanowania, tylko kurde... Myli się to. Więc... Nie. Dobra, puste. Nie. Teraz. Nie. A puste, dobra. Oddalam to. Cyk. Nie. Aż na wozie jest. Będziemy to wykipować. Dobra, będzie git. Masno. Cyk. Jadyma. Woli. Woli. Bo się. Rozwali. Czemu by nie? Ej, czekaj, czekaj, bo zaraz spadnie to wiadro. Bez kitu, no zaraz spadnie. Szkoda teraz. Albo i nie. Dobra, dawaj, ogień, ogień. Ogień na pole. Zbierać ziemiole. W tym przypadku słomę. I patrz, teraz to idzie w polu, a nie kurde, wcześniej grzebło się w miejscu. Dużo bym mówić o tym. Tutaj jeszcze taki... O, oh, fuck, co się stało? Mijak został, więc go weźmiemy. Pięknie. Cyk. Adyma z powrotem. Myślę, że te dwa wozy będzie, więc... No. W miarę, gites. W miarę. Dobra, też tak podjadę sobie tutaj. Tak, o. Cyk, wiadro. Cyk, idziemy zbierać. Ale po prostu będę tak zbierał, bo naprawdę nie chcę mi się tego odwracać. Znaczy, że muszę tutaj odwrócić. Dobra. Jedno wiadro. To tak z trzy wiadra może będą. Trzy wiadra. Dziwnie brzmi. Ja będę wiadrem tankował 30 na CPN-ie. Panie. No i ogień, cyk.
Uwaga. Dobra, już sobie podjedziemy. Ile tam jest? No. Tona. Więc no. Jest git. Dwa wozy. Nie. Dobra, już tam niech tu zostanie reszta. Cyk. I cyk. I gitara. Więc teraz jeszcze pojedziemy wyekiprować. Jesteś. Czemu to takie zbugowane wszystko? I ogień. Znaczy nie za bardzo ogień, bo to wiadro. Sorry. To wiadro wygląda, miał zaraz spaść. Na krawędzi. A ta droga jest zawalista. Patrzcie. Dobra, damy trochę mu. Nie. Dobra, trudno. I tak ten nie jeździ. Więc. Dobra. Musimy to jakoś skiprować. Chyba, że tutaj jeszcze trochę sypnę. Kurde, to jest dobry pomysł. No i gitara. Dobra, więc teraz co? Jedziemy orać. Więc zapraszam do oglądania. Yo!
No dobra, więc co, skończyliśmy sobie tutaj orać to pole. Po odcinku już sobie tutaj zoram jeszcze te dwa pola. Więc co, ja muszę odczepić jeszcze pług i muszę jechać sobie przygotować ciągnik pod miniaturkę. Więc co, no jeśli odcinek Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że musicie zostawić łapkę w górę, bo kto nie zostawi łapkę w górę, to będzie miał problem ze mną. Więc no, lepiej radzę Wam zostawić łapkę w górę. No i oczywiście suba. Patrzcie, widzicie? Tutaj jest subskrypcja na tej desce. Na błotniku, widzicie? Musicie ją kliknąć i będzie taka szara jak to, o widzicie? O, takie szare będzie. No. Więc co? Ja Wam dziękuję za odcinek. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. No i kto jeszcze nie widział poprzednich filmów, także zapraszam. Więc na razie. Cześć.